witam wszystkich. O, w sobotni poranek pokonałem właśnie dystans 400 km, prawie 400 km w 4 godziny z Chicago. Dziś jesteśmy na tamie, którą znacie też z poprzednich filmów. Tama poniżej jeziora Dubai, Lake Dubai. No i ciemno, jeszcze jest ciemno, jest 6 rano. Chwileczkę muszę odczekać, żeby troszeczkę się rozjaśniło, jestem sam, więc po ciemku może być troszeczkę trudno łódkę opuścić do wody. No ale jeżeli się troszeczkę rozjaśni, śmiało łódka wpada do wody i wariat Rafał wsiada i płynie. Pogoda oczywiście dopisała, jak zwykle na weekend. Trochę pada po drodze, wieje i jest 1 stopień Celsjusza dzisiaj. W tygodniu było ciepło, był tylko jeden deszczowy dzień, reszta była ładna pogoda. No a oczywiście weekend jest dupa, za przeproszeniem dupa. No nie, trzeba grubo się ubrać, ciuchy Carhartta. Ktoś jak był w Ameryce, wie, że ciuchy Carhartta są robione dla ludzi, którzy pracują na zewnątrz. Są to ciepłe, wiatroodporne ciuchy, więc to właśnie musiałem na siebie założyć. Innego wyjścia nie ma. Widzimy się później na wodzie. Oczywiście celem są sandacze. Celem są sandacze. Jeżeli uda się złapać jakiegoś małego strajbezika, założę bombę i rzucę na Maskiego, żeby sobie przy okazji pływała. No a my tak, gumy, woblery, trójniczek, czyli po polsku boczny trok. U nas to jest Lindy River. Żywczyk. Są żywczyki w baksie, w skrzyni z wodą, także będziemy próbować. Co będzie, to będzie. Okaże się w praniu. Widzimy się, jak się rozjaśni. Hej. Tak wygląda opuszczenie łódki samemu. Trzeba sobie przywiązać sznureczek, dosyć długi, do przyczepy. Łódka wpadnie do wody, wyjechać, tak jak widzieliście. Dzisiaj rano wyszedłem. Piece of cake. Jeszcze było ciemno, jestem sam. Ciężko łódkę opuścić samemu, więc wziąłem sobie wędeczkę, przywiązałem szybko. I widzicie, w tym miejscu chciałem wam powiedzieć, w Polsce wszystko nagramy. Gramowo używacie główki dźwigowe. 12, 10, 15 gramów. Ja już dokładnie nie pamiętam tej gramatury. My tu używamy ounce. Wszystko jest na ounce. Także ja mogę używać główki 1/4 ounce, pół, 1/2 ounce, 3/4, uncjowa. Wszystko jest na uncję. O, uncję. Także temperatury, które podaje wody. Dzisiaj jest temperatura wody 40 stopni, ale to jest w Fahrenheitach. Wszystko jest w Fahrenheitach. W samochodzie mogę sobie przełączyć na europejski system i mi pokazuje, że jest na zewnątrz 33 stopnie, czyli jak przełączę, pokazuje mi, że jest 1 stopień, praktycznie 0, 1 stopień. Jest zimno. Powiem wam szczerze, że jest zimno. Jestem grubo ubrany, mam grubą bluzę, kamizelkę,
spodnie, pod spodem są kalesony, skarpetki zimowe, buty ocieplane i rękawiczki. Jest już zimno, jak sami słyszycie, wiatr dokucza, na pewno go będzie słychać w kamerze, czego my nagrywający i wy oglądający nie lubimy. Rzucę z powrotem tym samym kopytem, które dało efekt rano. Był to taki zestaw. Główka jest jedna, druga anc. Do tego przyszła dwójka kopyto. Czarny grzbiet i srebrny brzuszek. Wsiądę i dokonam wyrzutu. Nie wiem, podejrzewam, że stoi w nie za bardzo dobrym miejscu. Chociaż nie ma problemu. Przyjechała następna łódka. W razie czego po prostu się tylko przestawię. Jak napędza żagiel w żyłce. No i próbujemy. Będę z wami dzisiaj rozmawiał, bo nie mam z kim. Wiemy, że wyciąga to jest wspaniała rzecz. Rzucimy naszą przynętę, odczekamy chwilę, kiedy opadnie na dno i dokładnie wyczuwamy całą strukturę dna. Żyłka nam tego nie odda. Żyłka po prostu się będzie naprężać, napinać. Wszystko będzie takie gumowe. Zacioneczka, czujemy całe dno, wszystkie kamienie, skórki. No i bardzo dokładnie wyczuwamy brak. Tu żadnych agrawek, żadnych szybko złączeń, ponieważ jest to dno strasznie zaczepowy, strasznie. Szkoda urywać, po prostu bezpośrednio przywiązuje do razie, jak kurwa, no to w takim przypadku mamy już do czynienia. No i taki zaczep może o ścić czasami. Przynęta po prostu ona przeskakuje po kamieniu. Szkoda, było uderzenie, ale nie zakładam Artur wędkarskiej tuby, nie zakładam to strojek na tej wodzie tutaj. To może być kataklizm. Jeżeli ryba weźmie agresywnie, ona połknie haczyk główki dźwigowej. Ostatnio oglądałem filmik Łukasza za wędkarstwo Ludzio, też na YouTube. Stary nagrywacz, jeden z pionierów, którzy nagrywali filmy, napali na rzece. Nie wiem, dla mnie to wygląda troszeczkę jak rok. Proszę bardzo. Proszę, siedzi ryba. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Nie wolno popuścić, bo się może odpiąć. Jest ryba. Agresywnie odpiemy. I mamy tutaj sandaczyka. Sandaczyk rozmiaru 2XL. Czy rozmiaru 14,5 cala razy 2,56, tyle jest na centymetr. Rybka śmiało do wody, czyli jest ok. Gryzą, jak to
mówi się w żargonie wędkarskim, ryba gryzie. Kolejny wyrzut i sprawdzamy, co się będzie. Tam człowiek wpuszczał łódeczkę do wody. Też z tego, co widzę, jest sam. Nie wiem, czy czasem to nie jest z Illinois. Guma dotknie dna, odbije się od kamienia. Proszę bardzo. Ten już ładniejszy nawet jest. Może to są małe ryby, ale patrzcie, jak pięknie łyka kopyto. Ktoś mi może mówić, że są inne gumy. Dla mnie relaks jest jeden. Przyszła taka moda, moi kochani, że pozdrawiamy się na filmach, tak? Wszyscy się pozdrawiają, jedni drugich. Ja chciałbym pozdrowić Łukasza, który nagrywa filmy. Lucio.pl, czy jak tam? Nie, Łukasz. Łukasza. No i chciałem pozdrowić oczywiście moich internetowych przyjaciół z wędkarskiej Tuby. Chłopaki, jest dobrze. Taki gość jak Artur zdarza się jeden na milion. Łapał i z wami będę sobie rozmawiał, a jak będzie ryba, to obrócę kamerę. Ktoś ma problemy z silnikiem, nie może odpalić silnika, ma dosyć. Stary silnik dwuosobowy, tak zwany mosquito killer, czyli zabijacz do komarów. Jak się go odpali, to tu piękny dymek. To są już praktycznie ostatnie wyjazdy. Kolega Jarek Łatka już przygotował sobie sprzęt zimowy, łódkę odstawił już, tak zwany winterizing zrobił, czyli przygotowanie do zimy. No i jest praktycznie gotów. Ja jeszcze nie, w tym roku nie zrobię falstartu, w tamtym roku zrobiłem duży falstart, za szybko wszystko zwinął. I byłem też za wcześnie gotowy. Będziemy organizować, Jarek wymyślił świetną inicjatywę, będzie organizował, Jarek już napisał nawet regulamin, będziemy organizować, ja mu będę pomagał oczywiście, zawody wędkarskie dla Polonii chicagowskiej na Wind Lake Wisconsin. Będzie wszystko nagrywane, także będziecie mogli to obejrzeć. A, uderzenie. Widzicie, o czym mówię? Zobaczcie, tak wygląda mosquito killer. Mam nadzieję, że widzicie. Kupa dymu i śmierć komara. Muszę poprawić gumkę, bo ogonek zwisa w dół. Ja lubię gumeczkę poprawić tak, żeby dupka była do góry podniesiona. Wtedy jest lepsza praca ogonka. Opa. No i śmigamy dalej. Nie ma żartów, czapkę. Musiałem sobie ubrać czapkę. Nawet będę zmuszony za chwileczkę kaptur założyć. Założę rękawiczki. Mam czerwoną rękę. Urodziłem się z takim znamiem na ręku. Jestem czerwonoskóry do samego ramienia. W pracy się śmieją, że jestem pół Indianin, pół Polak, czyli jestem Last Paul Hicken. Może i jestem Last Paul Hicken. Troszeczkę przestawiłem się, nie udało się odzyskać tamtej przynęty. Została zgubiona, z tego co zauważyłem. Kolega ten, co wpuszczał łódkę, również stoi kamera na tripodzie. On przypłynął za maskiem, rzuca dużymi przynętami na maski. Ja wziąłem ze sobą też, ale nie wiem, to jest za ciężki sprzęt. No nic, mówiłem, że jak się troszeczkę rozjaśni, skoczę
w jakieś jaskrawe kolory. Teraz dałem kolor seledynowy z czarnym grzbiecikiem, no i tradycyjny celownik z tyłu, czerwony ogonek. Do tego główka w podobnych kolorach. Z tego co widziałem na filmach, w Polsce stosujecie zwykłe ołowiane główki bez żadnych kolorów. Tu jest taki wybór, że jak będę miał moje GoPro z powrotem, w przyszły weekend może mi się uda pojechać do Bespro Shop w Górni. Jest jeden z największych sklepów myśliwsko-wędkarskich. Pokażę Wam, jak wygląda zasób. Jakie kolory, wielkości, wszystko. W ogóle jak wygląda sklep. Niektórym podejrzewam, że gały wyjdą na wierzch. Jest to raj dla wędkarza i myśliwego. Troszeczkę przystawiłem się bliżej, tak żeby łapać tu, gdzie są takie dwa prądy jakby, wiecie? Zauważyłem, z tego co zauważyłem, są dwa prądy. Jeden blisko brzegu i drugi tutaj. Pomiędzy nimi nie ma pianki, jest spokojnie. Ja podejrzewam, że sandacz właśnie stoi po dwóch stronach na środku tego prądu. I teraz zacznę śmigać właśnie w tamtych rejonach. Nie wiem, czy widzicie dobrze, czy nie. Mam nadzieję, że wszystko widać. Wracam na pozycję wyjściową siedzącego z przodu. No i szur do wody. Główka ta też jest, jakby nie patrzeć. I sieć. Patrzcie. No to jest rewelacja. Co to znaczy, trzeba kombinować na rybach? Zobaczcie, nie są to duże ryby, naprawdę nie są to duże ryby, ale ten już jest ładny, walczy dość mocno, ładny, no to zobaczcie. Sami zobaczcie, no kurczę, taki sandaczek. Przypływa po pierwszym rzucie strzał i mamy taką rybę. Nie jest piękny? Moim zdaniem jest. Na zieloną gumę. Pierwszy rzut. Tak jak mówiłem. Zobaczcie. Śliczna ryba. Ciemne kolory. I chcę wrócić do wody. Rybka poleciała do wody, a my szorujemy dalej po dnie. Ha! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo mi tak. Nie ma co się krępować. Trzeba zmienić miejsce. No to trzeba. Włączymy Finder. Włączymy maszynę i podpłyniemy zaraz kawałeczek dalej. To szuka wielbłądy. Specjalnie do tej tamy, specjalnie mam inną kotwicę, bo tutaj się urywa bardzo dużo kotwic, mam nadzieję, że ta utrzyma. To jest płaska taka, kwadrat, po prostu kwadrat. Zobaczymy, patrzę na drzewo i widzę, czy ustoimy, czy nie. Ponieważ kotwice, które są kupowane w sklepie, wszystko są profilowane grzybka lub z płetwami wystającymi,
jeden z tych elementów wejdzie pod skałę i już nie wyciągniemy tej kotwicy, więc taki zwykły odlew, co ja założyłem, utrzymuję, widzę, że stoję, zahaczył się o kamień. W razie czego odcinam linkę i nie ma przeszkody i ani szkody. Dobra, zmieniłem miejsce, podpłynąłem troszeczkę bliżej tamy. Będziemy próbować tutaj. Już jest wodolot. Zobaczcie, jak łyknął całą gumę. Dla takiego sandacza taka guma to jest dosłownie nic. Wracaj do domku. Pięknym strzałem wróciła do domu. Tu łapiemy dalej. Ach, kurka, ale zimna, bo twarz. Normalnie w twarz jest zimno. On, który będzie mnie kosztował stratę przynajmniej. Był za nami i w tamtą stronę, to jednak są okrutne zaczepy. A ja tymczasem borem lasem płynę tam, w dół.
Możemy chwileczkę porozmawiać o sprzęcie wędkarskim zwanym łódką. Łódka aluminiowa, 16,5 stopy, ma dwa deki, jeden z tyłu, drugi z przodu, tak zwana Deep V, głębokie V, boki wypełnione z tyłu, z przodu i pod spodem wypełnione pianką, a sprayem tym, który zmienia się w piankę, w celu takim, aby łódź nie zatonęła. Silnik 50 koni, 4-osów, Yamahy. Uważam, że silniki Yamahy są jednak bezkonkurencyjne. Są ciche, są niezawodne, są strasznie szybkie, są moim zdaniem najlepsze. Dwóch łowiących na tej łódce idealnie. Do tego przychodzą dwa fishfindery. Jeden fishfinder, czyli sonda z GPS-em, jest tu z przodu, założona przy konsoli, którą obsługuje płynąc. Drugi fishfinder Hummingbird umieszczony jest z przodu, a sygnał odbierany jest z silnika trollingowego, który jest na przodzie również. Służą do odbierania sygnału, kiedy łowię jigując pionowo. Wkładam silnik elektryczny do wody, mam tam pedał do sterowania nim, włączam sobie ten fishfinder, on też ma GPS, pokazuje mi głębokości ryby, mogę go ustawić na flasher, taki zestaw jak zimą się łapie spod lodu, wyciągarka do kotwicy, jak widzieliście już na pewno wcześniej, nie muszę się męczyć z poplątanymi sznurkami, z mokrymi rękoma o tej porze roku, gdzie ręcznie wyciągamy kotwicę, nasze ręce są mokre, zmarznięte. Druga kotwica tylna, tego nie widać teraz, ale jest ręczna. Wyciągamy ręcznie, kręcąc korbką, przechodzi do tyłu i wisi z tyłu. Również nie dotykamy sznurka, nie moczą nam się ręce. W łodzi jest oczywiście szybkościomierz, jest duża skrzynia, w której można trzymać ryby, jeżeli ktoś bierze ryby, może trzymać w niej ryby, lub tak jak ja, trzymam żywca. W celu takim, żeby ten żywiec był żywy, mam automatyczny włącznik, mogę go włączyć od 1 minuty do 7 minut. Co minutę będzie włączał się na 30 sekund lub co 7 minut na 30 sekund. Przydatne to jest zwłaszcza latem, kiedy jest gorąco. Pompa automatycznie, nie zawsze pamiętamy o tym, żeby ją włączyć, więc ona automatycznie sama wymienia wodę. Co chwileczkę wymienia wodę, co sekwencję wymienia wodę w skrzyni, także nasze rybki są żywe. No cóż bym jeszcze mógł powiedzieć? Z tyłu pod dekiem oczywiście jest zbiornik na paliwo, jest akumulator, który jest tylko podłączony do silnika, do niczego więcej, ponieważ używając wszystkie instrumenty na łodzi możemy wyczerpać nasz akumulator i nie odpalimy silnika, więc jeden akumulator jest tylko pod silnik zewnętrzny, zaburtowy, który odpala ten silnik, i dwa pod przednim dekiem akumulatory Deep Cycle. To są specjalne akumulatory do trolling motoru, do wszystkich innych instrumentów. Wszystkie te trzy akumulatory podłączone są pod charger, pod ładowarkę, która jest specjalnie do łódek skonstruowana, zamontowana w środku pod tylnym dekiem, gdzie wracając do domu włączam tylko wtyczkę do prądu i to wszystko. Automatycznie to jest sterowane układami scalonymi i bugle cudami, także odpowiednie parametry napięcia dobiera do każdego akumulatora z osobna. Co mam zamontowane? Mam radio, mam zamontowaną maczetę. Maczeta jest po to, że czasami łowi się przy krzakach czy gdzieś, trzeba coś odciąć, zaczepi nam się kotwica, odcinamy maczetą.
No jest i podbierak, są wędki, uchwyty na wędki. Pod siedzeniem jest storage, suchy storage, gdzie możemy trzymać swoje jakieś tam podręczne rzeczy. No i jak sami widzicie, łódka spisuje się rewelacyjnie. Dla dwóch osób jest idealna, nie martwimy się przypływając do brzegu, że uderzamy w kamienie, w piasek. Jest to aluminiowa łódka, może się podrapywać. Jeżeli byłaby to fiberglass, taką jak miałem wcześniej, po prostu nasz dziób się obdziera. Do tego momentu się obdziera, że woda już zaczyna wpływać do łódki. Łódką aluminiową tego się nie trzeba się tym przejmować. Tyle o sprzęcie. Jadę szukać na wyspie. Dookoła nas opływa woda. Z tamtej strony płynie część rzeki. Jak widzicie. A my z tobie stoimy na wyspie. Tam jest dalsza część. Sami zauważcie, nie spotkacie tutaj wędkarza z brzegu, nie spotkacie żadnych dzikich osobników. O, strzelają na kaczki, słyszycie? Jest cisza, spokój, pełny relaks. Mamy jesień w pełni. Ja już dzisiaj złapałem kilka ryb. Już jestem usatysfakcjonowany. Jak potoczą się losy dalej, zobaczymy. Za chwileczkę troszeczkę przepłynę w dół. Zobaczę, czy coś weźmie, czy nie, dżigując. A jeśli nic nie będzie brało, wracam z powrotem pod tamę i łowię pod tamą. Jeszcze raz spójrzcie na te piękne brzegi nad tą rzeką. Natura sama kształtuje wszystko dookoła. Tu człowiek nawet nie dotyka zwalonych drzew, obsuniętych brzegów, nic. Wszystko tak jak jest, naturalnie wytworzone przez Matkę Naturę. Tam wypływa jakiś strumyk. No i warto przyjechać. Czasami kawał drogi, ale warto przyjechać. Odpoczynek jest niesamowity. Tama jest dość spora. Łowienie tutaj to jest sama przyjemność. Kiedyś już wam podejrzewam, że mówiłem, że za mną, gdybyśmy popłynęli tam w dół rzeki, widać zwalone w oddali drzewo. Kawałeczek dalej można zapłynąć, rozbić sobie namiot. Nikt, żywa dusza nawet nie zajrzy, nie będzie przeszkadzać. Jedynie co, to można zobaczyć latem latające orły, nie ma ich dzisiaj. I w nocy usłyszeć jakieś dziwne odgłosy, które wydają dzikie zwierzęta. Tyle o rozmowach o przyrodzie w Wisconsin. Mam nadzieję, że wam się podoba. Wielu z was na pewno chciałoby tu zamoczyć kija. Ja mam taką możliwość, jestem tutaj już od, nie pamiętam ilu lat przyjeżdżam w to miejsce, ale od bardzo, bardzo dawna. Jest to moje ulubione miejsce. Tu jest cisza, tu jest spokój, tu jest odpoczynek. Także myślę, że i wam się tutaj podoba. Widzicie, wyspa jest złożona z kamieni. Stoimy na samych kamieniach. I tak wygląda właśnie dno rzeki. W tym miejscu. Nie będę wam więcej przeszkadzał. Mam nadzieję, że naświetliłem sytuację tego miejsca dość celnie. I do zobaczenia za chwilę. Może będą jakieś ryby? Któż to wie? Na razie trzymajcie się. Tam kolega wyciąga Maskiego właśnie w tym momencie. To jest ten, co miał rano tyle problemów z łódką. Jest, siedzi w siatce. Nice one!
Próbuję teraz odczepić tą rybę. Tylko to się tak zaplącze zawsze w podbieraku, że głowa mała. Nice. Przed chwileczką byliśmy troszeczkę tam w dół rzeki. Stanęliśmy koło siebie, rozmawialiśmy. On mówi, że sobie musi zagrzać ręce, bo nie czuje palców. Miał ze sobą słoneczko na gaz. No i mówi, że wraca. I pierwszy rzut i od razu strzał. No dobra, nic. Odczepia rybę. Na razie heja. Pięknie, przed chwilą przeszło gradobicie. Jeszcze może resztki widać w bołcie. Oj. Musiałem wszystko zakryć.